Cześć. Cześć, mój przyszły mężu. Mocne wejście. Mocne proszę. Wejście, dziękuję. Troszeczkę tak nieścisła, widać, że jest taka z pazurkę, można powiedzieć. Odważna z ciebie dziewczyna, widzę. Taka no, temperament. Mam temperament i taka taki... dziewczyna z pazurem. Tak. Jak umiesz taki utemperować, to się dogadamy. O! O. A da się utemperować? Da się. Tak? Czym jest dla ciebie miłość? Sensem, szczęściem. No wiesz, idziesz i patrzysz z tą osobą w jednym kierunku, nie? To jest miłość. W wolnym czasie co robisz? Troszkę się teraz uczę numerologii, jestem w trakcie kursu. Co to jest numerologia? A podaj mi swoją datę urodzenia. 10 czerwca, 86. 31. No i co z tego wynika? Że jesteś dokładnie tak jak ja, bo ja też jestem czwórką z 31. Aha. Masz karmę rodziny. Słucham? Masz karmę rodziny. Czyli gdzieś w poprzednim wcieleniu tą swoją rodzinę zawiodłeś. Być może odszedłeś, być może... Aż mieciarki przechodzą. Być może w tym wcieleniu masz za zadanie to... Odkupić winę, tak? Tak, odkupić winę, żeby założyć taką naprawdę fajną, prawdziwą rodzinę. To naprawdę dużo wiesz. Trochę już wiem o tobie. Jak mi powiedziałeś datę urodzenia, to ja już troszkę wiem. Okej. Okay. Randka za mną okej, okay, ale no, trochę się jej boję, że tak powiem, bo... tej numerologii. Ale zobaczymy, no. Ciekawa dziewczyna, bardzo odważna. Bardzo odważna.